Boże, Rządco i Panie Narodów, z ręki karności Twojej racz nas nie wypuszczać. A za przyczyną Najświętszej Panny Królowej naszej błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniu Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Pod koniec ubiegłego roku, to mógł być październik, listopad, prosto z Jasnej Góry przyszedł tutaj do redakcji właśnie ksiądz Zbigniew Kras, kapelana prezydenta Andrzeja Dudy, i powiedział, że chodzi z takim pomysłem, żeby wykorzystać ten czas łaski, jakim jest setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, i ogłosić modlitwę za ojczyznę. Chcę podziękować wszystkim za to, że napisali modlitwy, że włączyli się w ten konkurs, bo wszyscy zasługują, nawet ci, którzy może i nieporadnym tekstem, i bardzo krótkim tekstem, może po raz pierwszy spróbowali coś napisać, a równocześnie oddać to pod ocenę, a równocześnie myślę, że nagrodą będzie także i błogosławieństwo Boże. Bo skoro człowiek się modli, skoro pisze do Boga tekst, którym chce powierzyć siebie, swoją rodzinę, swoich bliskich, bo my jesteśmy cząstką Polski. Modląc się za Polskę, modlimy się za siebie. Skoro taką modlitwę napisaliśmy i włączamy się w modlitwę za ojczyznę, to przecież ten, który jest odbiorcą tej modlitwy, nagrodzi każdego z uczestników tego konkursu. Modlitwa za ojczyznę. Panie, który jesteś w niebie, Boże Ojcze Wszechmogący, naród nasz dziś znów w potrzebie, zawsze Ciebie miłujący. Niechaj słucha tego głosu i zachowa swe korzenie. Polska, kraj strasznego losu, co prawdziwe ma sumienie. Temat bardzo mnie zainteresował, ponieważ te kwestie związane z ojczyzną, z patriotyzmem mam poniekąd we krwi w związku z rodzinnymi tradycjami. I samo zagadnienie w związku z tym wydawało mi się ciekawe, a ponieważ piszę wiersze już od 20 lat, jestem autorką 4 tomików wierszy, jestem też regionalistą, piszę książki o sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Czódcu. I ten właśnie temat tym bardziej wydał mi się bliski, bo ojczyzna i Polska, moja ojczyzna, to jest coś pięknego. Ja tylko powiem, że 3 lata temu zostały odnalezione szczątki brata mojej matki, Józefa, który zginął idąc na odsiecz oblężonego Lwowa we wrześniu 1939 roku. Portrecik wujka Józefa wisi u nas w domu od lat. I te tradycje, te opowieści o walce, o konieczności właśnie ofiary dla ojczyzny, jeśli jest taka potrzeba, to są opowieści mojej babci, moich rodziców. No i cały czas ten temat jest żywy. Że w żadnym konkursie innym w Polsce tyle uczestników nie było. I że tyle osób, czasami to nie były pojedyncze osoby, bo na przykład przy dzieciach czy przy młodzieży, myślę, że tam był cały zastęp ludzi, którzy wspomagał, czy katecheci, czy rodzice. I to jest znak pełen nadziei. Jeżeli dzieci, jeżeli młodzież mówią, piszą o patriotyzmie, o miłości do ojczyzny, to w tym jest nadzieja. I rozpoczniemy od wyróżnienia. Zapraszam Weronikę Dełkę. Weronika Dełkę, zapraszamy. Weronika Dełkę jest z Kidzynia, ale gratuluję jej tutaj ktoś, tak? Trzecie miejsce, gratulacje. Wiktoria Janowicka. Wiktoria Janowicka.
podkreślam, z dumą z Warszawy. Paulinka Pajer, to jest. Paulinka Pajer jest z Ujanowic. Ujanowice, gdzie to jest? Jaki to jest? Aha, to jest. Miało było Maciutę w siedle. Zdobył 25 punktów Maciutę, ale na pewno urośnie i będzie grupą naszego narodu. Maciej Dyckatowicz, zostań tu z dziewczynkami. No, pierwszy mężczyzna w tym nagrodzie. Druga pierwsza nagroda, Małgorzata Kaczmarczyk. Stefan Babusia, prawda? Tak. Małgorzata Kaczmarczyk ze Świętego Zina. Inspirowałem się, to wszystko tak przychodziło, coś tam, jak pisałem, to po prostu moja głowa wiedziała, co mam pisać. Ojczyzna jest dla mnie największym skarbem, a to pisanie skłoniło mnie do refleksji na temat właśnie ojczyzny, patriotyzmu. Na pewno chciałem wyrazić tęsknotę do ojczyzny, że nasza ojczyzna jest bardzo ładna i warto jest ją odwiedzać. Zainspirowałam się słowami Jana Pawła II, ponieważ moja szkoła jest pod wezwaniem Jana Pawła II. Zainspirowałam się jego słowami, które powiedział przyjeżdżając do Polski. I od tego wyszłam od tych słów i nawiązałam do wartości, które powinniśmy zachowywać. Poezja jest tutaj, można powiedzieć, że jest to wiadomo, no myśl autora ubrana w konkretną formę, która czasami potrafi dużo lepiej trafić do odbiorcy niż powiedzmy dyskusja czy nawet jakaś tam kłótnia. Także na pewno no myślę, że komponując ten wiersz przysłużyłem się w jakiś sposób ojczyźnie i jestem z tego dumny. Psalm Polski. Wysławiam Cię Boże za Twe miłosierdzie. I dzięki składam Twojej dobroci świętej za Polskę wolną i za Polskę dzielną, za cud nadziei, wiary niepojętej. Dzięki Ci składam za ciszę o świcie,
za siłę armat szopenowskich nut, za świętych ludzi, którzy nas prowadzą do Twoich jasnych, kryształowych wrót. Za Jana Pawła drogę ku Twej chwale, za proste słowa siostry Faustyny, za miłosierdzie płynące z ran Twoich, obmywające narodowe winy. Niech wszechmoc Twoja ocali nas, Boże. Niech dłoń Twa zamknie skargi i rozpacze. Niech żyje Polska, a Ty nam błogosław. Nie dopuść, Jezu, by było inaczej. Bardzo jestem wdzięczny, że właśnie niedziela została zaproszona do tego konkursu i że w tym ważnym roku dla naszej ojczyzny mogliśmy to nasze niejako znamie patriotyczne też w ten sposób pokazać.